Sevilla po raz szósty w historii wygrała Ligę Europy. Są niekwestionowanym liderem pod tym względem, a we wczorajszym finale tych rozgrywek mierzyli się z drugą najlepszą drużyną w tej klasyfikacji. Inter Mediolan chciał wygrać jakiś puchar europejski po raz pierwszy od 10 lat i Ligi Mistrzów, jednak to się nie udało. Zapraszamy Was na naszą opinię na temat tego meczu i poszczególnych piłkarzy wraz z ocenami. W pierwszej połowie meczu przeważała Sevilla i już w trzeciej minucie zbudowali sobie sytuację bramkową. Wrzutka w pole karne jednak nie zakończyła się dobrym strzałem w stronę Handanowicza i momentalnie poszła kontra, która dała Interowi rzut karny. Z pewnością gdyby faul nastąpił wcześniej przed polem karnym, Andaluzyjczycy już od początku meczu graliby w dziesiątkę. Carlos nie ma co narzekać na decyzję sędziego, gdyż przewinienie było ewidentne, po czym Lukaku pewnie wykonał rzut karny, dając prowadzenie Interowi. Mediolańczycy jednak nie nacieszyli się długo prowadzeniem, gdyż już 7 minut później swój geniusz pokazał Jesus Navas. Hiszpan idealnie dośrodkował w stronę nadbiegającego De Jonga, który wykończył akcję strzałem głową. Inter się cofnął po strzeleniu bramki na 1-0, przez co Sevilla miała dużo miejsca na kontrolę meczu. Kiedy Inter pojawiał się pod polem karnym, Sevilla zawsze było bardzo groźnie, a w pewnym momencie też kontrowersyjnie. Moim zdaniem Inter powinien otrzymać drugi rzut karny po zagraniu ręką Diego Carlosa. Był tam mały ruch ręki w stronę piłki zagrane w pole karne i były mocne podstawy do podyktowania jedenastki Danerla Curich. W 33 minucie padła druga bramka dla Sevilla, gdy świetną wrzutkę Evera Banegi i fatalny błąd defensywy Interu z Gallardinim na czele wykorzystał znów Luke de Jong. Tak jak drużyna Lopetegiego odpowiedziała szybko na bramkę Lukaku, tak też zrobił teraz Inter przy swoim rzucie wolnym. Kolejny faul Diego Carlosa, jednak teraz już przed polem karnym, wrzutka Brozowicza i Godin wyrównuje. Urugwajczyk dało sobie znać jak z najlepszych czasów gry w Atletico, gdzie dawał najważniejsze bramki drużynie Simone właśnie z główki. Remis po pierwszej połowie był idealnym zwieńczeniem tych 45 minut. W drugiej części spotkania byliśmy świadkami zmiany postawy w meczu. Tym razem to Sevilla oddała inicjatywę i to ona postawiła na czekanie na błędy Interu w rozegraniu piłki. Mediolańczycy natomiast grali swoje, spokojnie budowali ataki, które jednak nie dawały mi wielu sytuacji bramkowych. Conte zdecydowanie zaspał ze zmianami, ale Lopetegui też nie szalał z rozszerzeniami w składzie, gdyż pierwsza pojawiła się dopiero w 71 minucie. Z powodu urazu zszedł Ocampos, który zagrał przyzwoity mecz, jednak nie tak dobry jak Navas, który biegał po skrzydle jak szalony. 3 minuty później spore zamieszanie w polu karnym wykorzystał Diego Carlos strzałem nożycami. Piłka jednak zanim trafiła do siatki odbiła się jeszcze od nogi Romelu Lukaku, który wpakował ją obok bezradnego Handanowicza. Dla nas jest to samobój Belga, jednak nadal nie można odebrać Carlosowi świetnej decyzji i szczęścia przy tej akcji. Inter po straconej bramce zaczął atakować odważniej, ale to nic nie dawało, a zmiany były słabe. Moses nie wykorzystał bardzo dobrej sytuacji dla swojej drużyny. W ostatecznym rozrachunku Liga Europy trafiła po raz szósty do Sevilla, która zasłużyła ogólnie na to zwycięstwo. Nie zmienia tego też pytanie, czy Inter powinien mieć jeszcze jeden rzut karny po ewentualnej ręce Carlosa. Teraz już przejdziemy do ocen za ten mecz, jednak omówimy tylko najważniejsze osoby. Zaczniemy od drużyny Sevilla, w której więcej będziemy chwalić zawodników za wczorajsze spotkanie. Bono na bramce nie miał zbyt wiele do roboty, jednak jak już dochodziło do groźniejszych strzałów, czyli dwóch goli dla Interu, ten musiał wyciągać piłkę z siatki. Rzut karny to oczywiście loteria, zabrakło mu trochę do obrony, więc tu nie ma co go winić. Więcej mamy do powiedzenia o formacji defensywnej, w szczególności o Jesusie Navasie i Diego Carlosie. Zacznijmy od tego pierwszego, który popisał się świetną asystą przy bramce na 1-1. Hiszpan zostawił serce na boisku, pokazując, że przeżywa teraz swoją drugą młodość i ustawienie go na prawej obronie w Sevilla było strzałem w dziesiątkę. Po powrocie do Andaluzji z Manchesteru City, Jesus biega na tej pozycji jakby miał 10 lat mniej i jako kapitan zasługuje na wielkie uznanie fanów. Był pewny z tyłu, dzięki czemu ataki Interu nie mogły przechodzić z ich lewej strony, a Ashley Young był kompletnie wyłączony z gry. Diego Carlos natomiast zagrał bardzo słaby mecz i jedynym ratunkiem dla niego była bramka jego lub też samobójcza, jak to woli. Kompletnie sobie nie radził w kryciu Romelu Lukaku w tych najważniejszych momentach, przez co w 5 minucie sprokurował rzut karny. Potem jeszcze faulował Belga przed polem karnym, kiedy Godin po chwili wyrównał stan gry, a Carlos znów można powiedzieć, że był winowajcą, gdyż to on nie dopilnował Urugwajczyka. Do tego w drugiej połowie Lukaku ponownie go odstawił w pojedynku biegowym, przez co Belki był już sam na sam z Bono, jednak nie trafił. Miał po prostu szczęście, że sędzia nie widział też zagrania ręką w polu karnym, a pod koniec meczu, że Lukaku wbił piłkę po jego strzale. W ten sposób mimo udziału lub też samej bramki jest to najgorszy zawodnik tego meczu w Sevilla.
Z drugiej strony musimy pochwalić Julesa Koundé, który w przeciwieństwie do Carlos zagrał dobry mecz. Gdy przy nim była akcja, kibice Sevilli nie mogli być niespokojni o bezpieczeństwo z tyłu i to on pod koniec spotkania uratował prowadzenie swojej drużynie. Za interwencję na linii przy strzale Sancheza z pewnością Frazus dostał ogromne brawa od fanów. Ever Banega to obok Luka de Jonga zdecydowany bohater tego spotkania. Prócz asysty przy drugiej bramce de Jonga, Argentyńczyk był głównym powodem, dla którego Sevilla zdobyła puchar. Jego gra w środku pola napędzała drużynę z Andaluzji i widać było, że to środek pola będzie najważniejszym aspektem prowadzącym do zwycięstwa. Banega był najbardziej aktywny na boisku i zostały jej serce tak samo, a nawet bardziej niż Jesus Navas. Luke de Jong był największą niewiadomą w drużynie Lopetegiego. Wszyscy się spodziewali En-Nesyriego w pierwszym składzie, by ostatecznie to Holender znalazł się w jedenastce. Ten jednak pokazał, że sceptyczność była niepotrzebna i znacząco przyczynił się do zwycięstwa Sevilli swoimi dwoma bramkami. Obie padły po strzałach głową, przy których zachował się klasowy snajper. Idealnie wiedział, gdzie być, gdzie wejść i jak uderzyć, a strzał na 2-1 był kwintesencją jego występu. Z drugiej strony mamy przegranych, czyli Inter Mediolan. Handanowicz grał niepewnie, w szczególności w trzeciej minucie przed tym, jak poszła kontra i rzut karny. Przy bramkach nie miał większych szans na obronę, chociaż w sytuacji z pierwszą z nich piłka odbiła się od jego ręki. Nie można go też zbytnio chwalić, gdyż podobnie do Bono nie miał zbyt wiele do roboty przy groźniejszych sytuacjach. Obrona Interu skupiała się wczoraj na Godinie, który najpierw popełnił błąd przy pierwszej bramce dla Sevilli, jednak potem już sam wyrównał stan rywalizacji w 36 minucie. Przy bramce na 3-2 nie porozumiał się z De Vrijem, przez co piłka po ich odbiciu trafiła do Diego Carlosa. Di Ambrosio z jednej strony w pierwszej połowie był w stanie zatrzymywać akcję Sevilli, jednak za każdym razem były to interwencje na granicy żółtej kartki. Grał twardo i spokojnie mógł zostać upomniany przez sędziego, co nawet sugerował mocno Lopetegui. Do tego w 74 minucie to on zaspał przy kryciu Carlosa, po prostu odbiegł od niego biegnąc do dośrodkowania. Potem już było za późno, by skutecznie interweniować i Inter przegrał. Gagliardini miał już występ bardzo podobny do Diego Carlosa, jednak nie w takim stopniu. Przy drugiej bramce Sevilli to on zgubił De Jonga, który miał autostradę do strzenia swojej kolejnej bramki. W drugiej połowie Włoch faulował, by potem Hiszpanie mogli zdobyć prowadzenie. On i Barella byli w tyle za występem Brozowicza, który najlepiej się zaprezentował z graczy Interu. Mediolańczycy ewidentnie przegrali ten mecz właśnie środkiem pola i fani tej drużyny mogą być źli na kontę, że na ławce mecz zaczął Eriksen. Z przodu zabrakło w tym meczu Lautaro Martineza, który tak naprawdę jedynie pokazał się przy jednej dobrze wyglądającej kontrze. Ta jednak zakończyła się stratą piłki już w samym polu karnym. I to byłoby na tyle. Lukaku strzelił gola z karnego, którego wywalczył, a w 74 minucie sam wbił piłkę do bramki po strzale Diego Carlosa. Do tego próbował atakować, jednak prócz zmarnowanej sytuacji sam na sam z bramkarzem nie był w stanie bardziej zagrozić Bono. I to by było na tyle z naszej analizy finału Ligi Europy. Oczywiście składamy gratulacje wszystkim kibicom Sevilli i teraz czekam na jutrzejszy finał Ligi Mistrzów, którego podobną analizę również zrobimy. Zapraszam na nasze social media, na których znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu. Do nich linki znajdują się w opisie tego filmu. Tak więc nazywam się Marcel Rutkowski z Just Cultured Sports. Dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się już wkrótce.